Cześć wszystkim! Znowu POM7, ze mną jest... Takumi! Dobra. Gramy dalej w Neverwinter Nights. Może już ostatni odcinek, ktoś to wie. Dobra, wchodzimy. W poprzednim odcinku męczyliśmy się z czterema dźwigniami. Komnata metalarów. To chyba koniec. Tak, to jest koniec. Tyle sobie przynajmniej przypominam. Przygotujmy się, zdejmuję zbroję. Okej, okay, jak ja się mogę przygotować? Nie, nie mogę. O, nałożę lepsze strzały jakieś. Jakie są moje najlepsze strzały, jakie mam? Plus dwa. Plus dwa strzały, a co tam? Raz się żyje. Mam też całą masę pułapek, którą mogę postawiać na lewo i prawo. To co, ruszamy? Przyspieszenie rzuciłem. Okej, jest. Dobra, to ja rzucę tutaj pułapkę. A ty idź tam rozmawiać z nią. Jak mnie uderzy? To oddaj. Rozkładam wszędzie pułapki, gdzie się da. Kiedy przychodzi się tu z Wikinem, no. Wikin się martwi o wzrok meduzy. Tu, no właśnie nie mieliśmy żadnego planu na zamianę ciała w kamień. Ja mam maść, która zamienia. Ale okazuje się, że Heurodi straciła wzrok? Przynajmniej swój wzrok z kamieniania. Metal się zniszczy, wyrzeknij się go. On mnie chroni, widzisz? Jestem całkowicie bezpieczna, a dzięki jego mocy cały świat padnie przede mną na kolana. Co widzisz dzięki metalowi, Heurodis? Podziwiasz moje dzieło? Jesteś szalona. To miasto powinno zostać pogrzebane na wieki. Dość tej rozmowy. Tak szybko ci się znudziłam? Czyżbym nie przykuwała już twojej uwagi jak niegdyś? O, możemy powiedzieć, że chcemy połączyć siły. Ale nie chcę. Starczy tego gadania, za chwilę zginiesz. Zmierzymy się na szczycie.
mieście tego powietrznego miasta. Wiedz jednak, że tym razem obrócę cię w pył, nie w kamień. Okej, koniec rozmowy. Okej, chyba trzeba robić coś z tymi... O, przestraszyła mnie. Chyba coś trzeba z tymi tubami robić. Pewnie tak. Okej, rozwaliłem to co coś tu było. No, ona rozwaliła pająka. No, jednym zaklęciem. Nie no, przestraszony jestem w tym ogniu, nie mogę się ruszyć. Nie gin! Nie mogę nic poradzić na to. Okej, okay, zaraz podejdę do ciebie. O, przewróciła mnie. Chyba nie podejdziesz. Przewróciła mnie. O nie. Co na ciebie właściwie zrobiła? Przeraziła mnie i potem stałem w tym ognie cały czas. Nie mogłem się ruszyć. Okej, okay. Wiesz co, rzucę na ciebie wskrzeszenie. Wstawaj! I lecz się. A nie, ty się nie musisz leczyć. O, przywołany żywiołek. O, teraz ja padłem. Co nie rozwaliło? Nie wiem. Animacja martwego? Nie. Animacja martwego to... Wiem. Okej. Okay. A! Okej. Okay. Zablokowali mnie. Ale jestem na skraju śmierci. Jestem oplątany. A! Przewróciła mnie. Dobra, przywołam skadzi ognia, żyworaka ognia. Niech ją zajmie. I rozwalę ostatnie te dwa z metalarów. Tuby. No ja, teraz ja jestem powalony. Czekaj, spróbuję cię ocalić. Może dobić. Co się stało z moim żywiołakiem? Giną. O, serwer się zapisał fajnie. Metal cię zniszczy, wyrzeknij się go. Wszystkie opcje znowu przejść. Nie trzeba. Jestem całkowicie bezpieczna. Dość tej rozmowy. Dość już zło uczyniłaś. Gin. Dobra. Już zaczęło się. Okej. Okay. Dobra, będę ograniczał to, żeby... O, i ubiła mi pająka. Przywołam kolejnego. Dobra. Będę tak połowicznie jechał, żeby jak najlepiej ograniczać zasięg ruchu tej energii. Okej. Okay. Już tylko dwa mi zostały. O nie, powaliło mnie. Nie gin. Okej, okay. Rozwalony. Metaler. Przywołam tego mojego żywiołaka ognia. Okej, przestała mnie atakować. Fajnie. Teraz ja zacznę ją atakować. No, teraz otrzymuję obrażenia. Wow, co tu się dzieje? Nędzna istota,
zmniejszyła mi szybkość ruchu i oplątała, ale nie. Nie uciekła. Stoi dalej, daje się nawalać. Okej, okay. To tyle? W sumie dużo. To poszło znacznie lepiej. W sumie dużo nie mogłem mi zrobić, ponieważ dzięki moim rzutom obronnym na refleks i ulepszonemu odskokowi, który zapewnił mi odporność na obrażenia z refleksu. Czy ty masz jakąś cutscenkę? Tak. Bo mi się kamera zablokowała. Tak bywa. A ty masz film jakiś, czy? Nie, tak renderowano w grze. Właśnie przywołałem drzwi. Widzisz drzwi? Nie mogę się ruszyć. Bo to cały czas jest cutscenka. I koniec gry? Widziałem ułamek drzwi. Niczym tak. Zraniony ptak. Potężne miasto zaczyna obniżać swój lot. Wstrząs, który towarzyszył drugiemu w historii, upadkowi Undrentide, odczuli wszyscy mieszkańcy Feyrunu. Niewielu jednak zdawało sobie sprawę, że Heurodis, dzięki mocy dawno pogrzebanej przeszłości, była o krok od zapanowania nad światem. Są jednak i tacy, a wśród nich harfiarze, którzy doskonale wiedzą, jaką rolę odegraliście w powstrzymaniu Heurodis. Nazwali cię bohaterem, a w krainach śpiewają pieśni o poświęceniu twoim i Drogana. A co on zrobił? Po ucieczce do sfery cieni jest nieznany nawet harfiarzu. Wraz ze śmiercią Asztary i pęknięciem obroży niewolnika została zwrócona ci wolność. Gdziekolwiek zaprowadzą cię przygody, jedno jest pewne. Twoja historia jeszcze się nie kończy. O nie, jest drugi dodatek. A teraz idź do sklepu i kup kolejny dodatek. Dokładnie. No, drugi dodatek kontynuuje, gdzie skończył pierwszy. W przeciwieństwie do kampanii podstawowej, która nie jest kontynuowana, wątek tej kampanii. No, jak się wczyta postać z kampanii głównej, to potem mówią coś w stylu, że odszedłeś. Postaci cię nie poznają, towarzysze, których miałeś z podstawki, więc... Well done. No, ale można w drugim dodatku spotkać parę postaci z oryginalnej kampanii. Tak. W sumie mogliby tak połączyć obie kampanie. Jakoś sobie zaznaczyć, która postać z którego dodatku była. I potem troszkę początek, powiedzmy, się różniłby. Ale no, widocznie przerosło możliwości tego silnika. Raj muzyka. Raj muzyka. Ale nie jest od muzyki. Web team. To przez nich są lagi. No, chyba raczej nie będzie od jakiejś strony mowy, co? Nie od multiplayer. No, pewnie tak. Quality assurance. Przez nich są bugi. Że nie mieli jeszcze za bardzo wtedy sieci komputerowej, nie mogli przetestować multiplayera, więc po prostu zrobili to, co im myśleli, że będą działać, i oddali. Poza tym nie mieli Windowsa 10 i nie wiedzieli, że będzie się crashować gra. Tak. Właśnie, w końcu będę mógł przełączyć mój monitor na HDMI. Przez pół roku mam podłączony monitor Full HD przez kabel. Jak to się nazywa? Fauga. Ponieważ z niewiadomych przyczyn, jeżeli podłączałem monitor przez HDMI, to gra mi się crashowała. Floodgate Entertainment. Voice acting, nie polski. Atari Incorporated. Incorporated. Nie będzie wstawki o polskich ludziach? Nie sądzę. Jean Raymond, dyrektor marketingu.
Nie widać za bardzo polskich nazwisk. Poza muzyką. Pantaleon. Testerzy. O, dzięki testerzy. Good job. Ale właśnie kiedyś próbowałem grać w multi w Icewind Dale 2 i również była masa problemów. A to rozłączali się ludzie, a to niezgodne wersje gry, a to jeszcze coś innego, desynchronizacje. W każdym razie, jak było, dopóki było we dwójkę się grało, to jeszcze dało się ogarnąć, a już więcej ludzi zaczęło się połączać. Tragedia. Więc może dlatego współczesne gry BioWare'a nie mają multiplayera. W sumie niewiele obecnie RPGów na multi. A no nie. W sumie ostatnim najlepszym przykładem to jest Divinity Original Sin. A poza tym nie przypominam sobie, aby coś miało. No to czekam, aż zrobią Open Morrowind. W nim planowali zrobić multiplayer. To by było bardzo fajne do zagrania. Nigdy mnie jakoś nie wciągnęły żadna część z Elder Scrolls. To nie przyznawał się na głos. Więcej testerów. O, niemiecka wersja. Może będzie i polska? Już jesteśmy blisko nas. Jeszcze trochę na wschód. Nawet niemieckie nazwiska. Ty, no patrz. Hund, piesek. George Hund. Sound Engineer. Znowu postprodukcja. I tyle? Nie ma polskiej wersji? Nie ma, widocznie polska wersja kampanii była tłumaczona na niemiecki i zostawiłem. Dokładnie. Chociaż nie, bo są po angielsku wersji. Nie wiem, jak to się stało. Okej, to będzie koniec. Tak, zagrajmy. No, pierwszy dodatek jest dużo bardziej tak skupiony niż podstawka. I drugi dodatek. Chociaż w podstawce tak jakbym chciał ocenić, to fabuła jest dużo bardziej rozrzucona. Taka nijaka trochę. A tutaj coś już się tak ciekawe dzieje. Jest parę ciekawych rozmów, ciekawych postaci. A w jedynce... Jak dołączysz na serwer, to wczytało grę. Ostatni zapis. Super. Możemy pójść do sfery cieni. I co zrobić? Nic, bo tam nic nie ma już. No. Możemy przedstawić światu, gdzie będziemy spędzać następne ileś tam lat. Możemy wczytać dodatek drugi. I podbić postacie do 15 poziomu. Tak, dodatek drugi zaczyna się od 15 poziomu. Mniej więcej na tym poziomie kończy się podstawka. No, jeżeli wczytuje się postać na niższym poziomie, bądź tworzy nową, to od razu dostaje się z miejsca. 15 poziomów do rozdysponowania. Okej. Ale wiesz co, po tych wszystkich perypetiach z serwerami Neverwinter Nights chyba nie mam. Nie mam zamiaru grać w dodatek jeszcze. W sferze cienia jest sługa cienia, z którym chyba nie gadaliśmy. W sferze cienia? No. Witaj panie, widać, że tutejszy cień ci nie służy. On pyta, co sprowadza cię z powrotem do twojego majątku. Na imię mi Takumi. Tak, oczywiście, niech Takumi przyjmie przeprosiny. Wciąż to samo, on ciągle pyta o powód twojego powrotu do majątku. Mojego majątku? Udało ci się pokonać naszego poprzedniego pana, Lisza Cienia. Posiadłość należy do ciebie, choć nie możesz jak mi przechodzić przez ściany.
On boi się, że możesz nie wydostać się z tej komnaty. Widzę, że nowy właściciel to dla ciebie żadne zaskoczenie. Szybko się przyzwyczajasz. Mój poprzedni pan nie należał do najłagodniejszych. Miasto cieni to niezbyt przyjemne miejsce. Gdyby było ci dane przechadzać się poza murami tego majątku, musiałbyś zakosztować wielu potworności. Ale jak na sługi przystało, twoi strażnicy pozostaną ci wierni. On, twój sługa, zaakceptował twój pobyt tutaj. Reszta miasta też się tego kiedyś nauczy. Póki co ogranicz swoje podróże po mieście do niezbędnego minimum. W jaki sposób więc możesz mi służyć? Nigdzie nie odpoczniesz lepiej niż w mroku, panie. A on dostarczy ci wszelkich dóbr skrywanych przez to miejsce. Są to dary, za które władca cieni płaci honorowo. Świetnie, chcę zobaczyć te dary. O, handlarz. A w drugim dodatku też nie ma strefy cienia? W drugim dodatku mamy sferę żniwiarza raczej. No właśnie. Nie wiem, czy to jest sfera cienia, to raczej coś innego. Pieśni Lisza. Jedną z najdziwniejszych opowieści w historii tajwańskiej jest opowieść o Rachnizie Pali, Liszu, który postanowił zostać bardem. Muzyka, którą komponował, była tak żałobna, że stała się bardzo popularna na pogrzebach władców i bogaczy. Jego największe arcydzieło miało taki sam efekt jak zaklęcie plugawy uwiąt i zabijało publiczność. Tylko dla bard używanie pieśni Lisza nieograniczone użycie na dzień. 46 800. No fajnie. Ja mam aż 629 sztuk złota. Laska dowodzenia. Różdżka transmigracji. Chyba tej, której potrzebowaliśmy, żeby zaklinać rzeczy. Ta kapłańska różdżka nie przeda się do niczego bez torby modlitewnej. Po użyciu jej na torbie, zawierającej parę odpowiednich składników, można otrzymać potężną, przywołaną istotę. Różdżki nie można umieścić w żadnym z miejsc bla bla bla. Tylko dla kapłan, tylko dla paladyn. Jeden ładunek na użycie. Koszt 21 tysięcy. Ile ma ładunków? Jeden. 50. Jeden? Zaraz. 50. Okej. Okay. 50 użyć, no to w miarę. Strzały plus 3, bełty plus 3. Podrzynacz gardeł ichti. No, on jest całkiem fajny. Plus 2, wampircza regeneracja 3. Gdybym wiedział, to bym sobie kupił. Straja wolności daje swobodę. A to jest ciężka, więc nikt z nas nie korzysta. Okej, okay, dobra. Ale to już nie ma znaczenia. Tak przy okazji, przedmioty nie przechodzą do dodatku. Gdyby się chciało zagrać. Przechodzą. Przez pierwsze, tylko na pierwsze 5 sekund. Nie. Potem tracisz wszystkie przedmioty. No tak, ale pod koniec pierwszego rozdziału je odnajdujesz. Tak? No. To nie pamiętałem. No to spoko. Tam. Nie prowokuj mnie, bo pożałujesz. Okej, okay. Ale to już koniec. Tego zagrajmy. Żegnajmy się ładnie. Cholera. Było ładnie. O, już nie gra. No. Dobra. Mam nadzieję, że wam się podobało. Neverwinter Nights, Shadows of Undrentide. Jeżeli ktoś żałuje, że nie nagraliśmy podstawki bądź drugiego dodatku, wierzcie mi, byłyby dużo dłuższe, a podstawka niekoniecznie ciekawsza. Więc mam nadzieję, że wam się podobało Neverwinter Nights. Jeżeli ktoś nie próbował... Początkowo mieliśmy trochę inne plany. No nie wypaliły ze względu na dodatki premiowe, które nie chciały działać tak jak trzeba. No. Ale cóż. Dobra. Jeżeli ktoś nie spróbował na Neverwinter Nights, można je kupić na GOG-u za rozsądną cenę. Chyba z serwerami online jest już trochę gorzej. Ale gra całkiem fajna. Okej, okay. Tyle będzie. Może masz coś jeszcze do dodania? Dodam mojego pająka. Nie. Ja też mam pająka. I go przyspieszę. Albo i nie.
A ja rzucę na niego płonące dłonie. Ej, spaliłeś ozdoby. Trudne. Strefa cienia i popiołu. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia w przyszłych seriach. Zagrajmy wy. Do usłyszenia. Hej. Cześć. Do zobaczenia.